jemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Jesteśmy, proszę państwa, jesteśmy z wami, wstaliśmy już, nawet jesteśmy mocno rozbudzeni. Tak, to prawda. Kawa wypita, nawet kanapka zjedzona dzięki uprzejmości Ilonki. I cały czas tutaj dowcipkujemy sobie i uśmiechamy się do państwa, bardzo szczerze się uśmiechamy, dlatego że program Wstajemy, drodzy państwo, to jest mnóstwo serdeczności, po prostu taka bomba niewitaminowa, a serdecznościowa, prawda, Aniu? Tak, to bardzo pięknie powiedziałeś. Jest to bomba serdecznościowa z akcentem muzycznym w tle. Dzisiaj, tak. Karol, tak ładnie zaśpiewałeś tą piosenkę, bardzo mi się podobała. Dziękuję ci. I też podobała mi się wczoraj, ta wczorajsza, że życia nie da się powtórzyć. Także odkrywamy talenty wraz z upływem czasu, kolejne talenty wszystkich naszych... A niedługo duet Pokusa zaśpiewa razem. I to będzie dopiero się... Nie wiem, na co Karol się porywa, on nie wie, jak ja śpiewam, ale w tamburyno mogę uderzać rytmicznie, to akurat potrafię. No dobrze. Ja się kryguję, ale tak naprawdę... Drodzy państwo, świetnie śpiewa i to udowodnimy już niebawem. Dobrze, to może przejdźmy do artystów, których talent jest udowodniony, niewątpliwy i namacalny. Aleksander Dutkiewicz, artysta, który rozpoczął swoją pasję, czyli wycinanki, jakiś czas temu, bo w ogóle jest włókiennikiem z wykształcenia, ale że... lubił przebywać z kobietami, to myślę, że od dziecka tak było, prawda? Bo chyba pierwsze wzory to dała... Porządny człowiek, porządny człowiek. To dała rodzina, tak? Tak, nauczyłem się od babci. Od babci nauczyłem wycinać. Proszę wziąć mikrofon, taką. Do mikrofonu, tak? Tak, do mikrofonu, to bliżej, troszkę bliżej, troszkę. O. Rozpocząłem wycinanki na zakościelu, uczyłem się od swojej babci, a potem poprzez szkołę podstawową, nagrodę w 71 roku w Rawie Mazowieckiej, później w 83 roku tutaj w Piotrkowie Trybunalskim, a później tak różnie było, wystaw było coraz mniej. Doszedłem do wniosku, że warto się za to wziąć, żeby wspominać stare czasy, tą naszą kulturę pielęgnować. No i tak, tak szczerze mówiąc, co roku próbuję jedną wystawę zrobić. Troszeczkę w domu mam wycinaczek. Proszę państwa, ale myliłby się ktoś, kto sądzi, że wycinanki to tylko ludowe motywy, zamieszkła przeszłość, tak. I coś dla starszych pań na emeryturze. Nie, nie, nie. Koszulka, którą ma na sobie nasz gość, Aleksander, została wykonana własnoręcznie przez niego, znaczy ta wycinanka została wykonana przez niego. I co prezentuje pani Aleksandrze? Tylko do mikrofonu, mikrofon wyżej. Tak. Na tej wycinance jest jedna z dyscyplin olimpijskich. Pięciobój, konkretnie pięciobój nowoczesny. Czyli mamy jeździectwo, tak? Szermierka, tak. Strzelanie, pływanie i tam co? I bieg, tak? I bieg przełajowy. Tors. Bieg. Tak. Proszę, to jest zrobione, bo ten rok, proszę państwa, 1924, to był rok, kiedy po raz pierwszy Polacy jako naród pojawili się na olimpiadzie, jako przedstawiciele Polski, a teraz mamy stulecie dokładnie tego i w stulecie pan postanowił tak to uczcić. No w moich wycinankach też występują takie wilczym tropem, załóżmy fragmenty lasu, wilk na przykład występuje, husarię pokazuje w wycinance naszą. Pięknie. Także to są pojedyncze wycinanki, to nie jest jakiś tam zbiór tych wycinanek, pojedyncze wycinanki, ale wiszą u mnie tam schowane. Pan ma całą pracownię, prawda? Wypełnioną. Olku, ja ci powiem, że mam ogromny szacunek do tego, co robisz. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że częstokroć bywam w Ukrainie. I tam jest coś takiego jak Dzień Wyszywanki, czyli tej koszuli ukraińskiej. I to jest duma ich narodowa, która jest emanowana na cały świat. I wiesz, chciałbym, żeby właśnie tacy ludzie jak ty... pokazywali takie piękne rzeczy. Mało tego, my powinniśmy pokazywać to w telewizji, dlatego że też powinniśmy być dumni z tej części naszego folkloru, naszej tożsamości tak naprawdę i powinniśmy tym emanować. Czy ty też tak uważasz? Znaczy, ja też tak uważam. Zresztą my tam gdzieś przez tego Facebooka to kontaktujemy się z Ukraińcami. Ukraińcy, jeżeli tu sobie przybywają, to często są na moich na przykład wystawach wycinanki albo wycinanki, które organizują muzea, czy tam w Rawie, czy załóżmy w Łowiczu. To może 15 czerwca, dzień, w którym się spotkaliśmy, będzie takim dniem wycinanki. Na przykład. Spróbujemy o tym pomyśleć. Myślimy takie święto. Tak. Uważam, że masz rację. Trzeba to promować, zwłaszcza, że każdy region Polski ma specyficzne wycinanki, prawda? Łowicz ma inne, inna jest na Kurpiach, inna pewnie tutaj. Tutaj nawet sama Rawa Opocz, to już
te panie potrafiły inaczej to wyciąć. A jakim narzędziem pan to robi? Ja już w tej chwili to wycinam nożyczkami normalnymi, ale uczyłem się wycinać troszeczkę tymi wycinankami, nożyczkami do cięcia. Do strzyżenia owiec, tak? Tak? Ja nimi próbowałam wycinać, wiesz, tak. No to są po prostu solidne, mało precyzyjne narzędzie, a to jest podziw mój budziło to, że tak misterne wzory można było tym wycinać. No, narzędziem, które ma taką wielkość, jest z metalu i takie toporne wydawało się. Ja uważam, że taką wycinanką z nożyczkami zwykłymi, normalnymi, szybciej na wycinankę jak... No na pewno, przecież to jest bardzo trudne. No, nie było wtedy, kiedy nożyc takich innych, więc używano tych do strzyżenia owiec, a teraz można myślę, to... że mnie się bali dać też takie duże nożyczki. Jako dziecku. Jako dziecku i daje mniej szap i trudno się przyzwyczaić do czegoś innego. Tak. Tutaj widzimy te motywy, które się pojawiają na naszych przepiękne planszach. I najczęstsze motywy, to czy to kogutki, tak jak w innych częściach Polski, czy inne? U nas się nazywa, na taki model wycinanki mówimy, że to jest rózga. Rózga. Tak. To jest na górze motyw roślinny, zwierzęcy, jakieś tam czy koguty, zakończone na dole dolinicami najczęściej. Koła. A, tu mamy koło, tak? Koło, tu i te koła podobają mi się najbardziej. Chciałbym mieć taką koszulę w takie koło, tak? O, panie Aleksandrze. Z dumą nosił, naprawdę. Wycinanki pasowe. To jest pas, tak? Ja robię wycinanki jednokolorowe, no jeszcze są kwadraty tam widać na tamtym. Ja wykonuję wycinanki jednokolorowe, ale tam kiedyś u nas zdarzały się jeszcze wycinanki, że naklejane były na drugie. Ale proszę państwa, jak ważna jest tradycja rodowa i jak ważna jest tożsamość, to pokazuje tablica za panem umieszczona, gdzie tutaj są członkowie pana rodziny, którzy także zajmowali się tą wycinanką. Może pan o nich troszkę opowiedzieć, żeby przypomnieć. To jest dom, w którym się, między innymi dom, w którym się uczyłem wycinać wycinanek. Moja babcia, babci siostry i ja na babci kolankach tam w jednym. I mój dziadek, tak. Ale kiedyś tak było. Ja pamiętam, że moja siostra, która jest 7 lat starsza, którą serdecznie pozdrawiam, Wiesławo, kocham cię bardzo, wiesz o tym. Ona nauczyła mnie szydełkować i słuchajcie, mi to całkiem nieźle to szydełkowanie szło. I byłem małym chłopakiem, ja nie wiem ile wtedy mogłem mieć, z 10, 12 może lat. I słuchajcie, robiłem takie serwetunie piękne przez to, że mnie siostra nauczyła. I u nas była taka tradycja, że potem w szafie, one były wykrochmalone, te serwetunie. I jak ktoś wychodził za mąż lub się żenił, a byliśmy wielodzietną rodzinę, to dostawał od mamy w prezencie taki posag i właśnie z taką serwetunią do domku. No, nawet takie skrzynie były, się nazywały posagowe skrzynie, tak, jakie tak. Ja odnośnie teraz powiem, dlaczego ja na przykład wycinam tylko wycinankę. Bo ja będąc włókiennikiem z wykształcenia, nie bym był twórcą ludowym, bo nie można tam było być wykształconym. Ja miałem tylko podpatrywać, jak te moje babki, ciotki robiły, nie mieć wykształcenia w tym kierunku i później samemu wymyślać pojedyncze wzory i to robić. Dlatego zostawiłem tkaninę na boku, bo mówię, nigdy bym nie miał tego tytułu twórcy ludowego. A no tak. No tak, ale pracował pan przez wiele lat w tym przemyśle włókienniczym, bo to jest ten region, prawda, gdzie tutaj Łódź, okolice jednak z tego słynęły. No i pan potrafił też sam taką małą tkalnię otworzyć. No, jak pan to zrobił? Znaczy, jak zaczęło się troszeczkę w Polsce tak to włóknictwo upadać, doszedłem do wniosku, że potrafię zaprojektować tkaninę, krosno potrafiłem naprawić, no po prostu postawiłem sobie w domu w garażu zamiast samochodu i zacząłem tkać. I robiłem naszyty na wersalkę. Utkał pan sam, a ma pan coś takiego, co można by było pokazać z tych tkanin? Ja myślę, bo my pana zaprosimy do naszego studia w Warszawie. Ja nie wiem, czy gdzieś jakieś może fragmenty tylko, bo mam tylko dokumenty, bo ja wiadomo, wszystko że to sprzedawałem. Sprzedałeś? No może tam gdzieś jakieś fragmenty. No jak takie rękodzieło, to idzie na pniu. Proszę państwa, korzystając z tego, że, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy, że nasz gość, pan Aleksander Dutkiewicz, jest z Inowłodza właśnie. To może w końcu wyjaśnimy, jak to było z tym królem. Który to król się urodził na skutek tego obfitego daru, który Władysław Herman dał? Raz, a Krzywousty. Tak jest. Bolesław Krzywousty, proszę państwa. Więc żeby nie było wątpliwości, ten piękny kościółek w Inowłodzu właśnie, prawda, romański, który tam stoi. Czy to jest ważne miejsce w ogóle w Inowłodzu? Czy to jest ważna świątynia? Znaczy, my chyba jesteśmy bardzo mocno z tym związani, to raz z historią samego kościółka i cmentarz jest blisko. Także to są jedno przy drugim, bo to są mi wspomnienia o rodzinie i ta historia. I poza tym jeszcze jedna rzecz, widok z tego kościółka, o którym Tuwim fajnie napisał, że tam jak był przy tym kościółku, to się czuł jak na największej górze świata.
A tak. Podobno miał wtedy 5 lat. Tam jest osób takich spowiedzi. Tak, jest fragment wiersza rzeczywiście, gdzie Tuwim pokazuje, że to opisuje, że to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widział. Już nigdy potem nic ładniejszego nie mógł zobaczyć, ale to też zachwyt dziecka, prawda, na pewno miał wpływ. Tak, ale Tuwim miał, zostało mu sporo w pamięci, bo jak nawet wyjeżdżał za granicę, to przecież można tam odszukać w jego życiorysach. Ja wiem, że to on odkupował od moich ciotek, babek i tam od innych jeszcze osób, które robiły tak wycinanki. Tak? Bo te wycinanki się znalazły w Brazylii, we Francji, w takich innych miejscach. A, czyli może wysyłał jako upominki. Jakby tak trafił, to pewnie jego tą drogę życiową by tam gdzieś odnalazł. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jak wszystko się, proszę państwa, łączy. Obiecujesz, że przyjedziesz do nas, do Warszawy? Z koszulką. Z koszulką? Z fragmentem tkaniny utkanej. I z opowieścią. Będziemy z Anią się ubierali i pójdziemy w świat, do państwa. Będziemy propagować polskie wycinanki, jak najbardziej. 15 czerwca może ustanowimy Dzień Polskiej Wycinanki. Bardzo dziękujemy, Aleksander. Czy ty już jadłeś śniadanie? Bo my takie mamy dzisiaj warunki polowe, proszę tak. państwa. Chleb ze smalcem i z ogóreczkiem. Ja już zjadłam. To było dla nie, ciebie. Tak, a teraz, proszę państwa, zajmiemy się krojeniem szynki. Kawał prawdziwej szynki, cała noga koło gospodyń wiejskich przywiozło. Będą kroić. Do tej latającej kamery się... Dzień dobry, witamy państwa ponownie. Czekaliśmy na ten moment wszyscy. Ja na pewno myślę, że nasi widzowie też. Oficjalne rozkrojenie szynki. Pani Cecylia nam tu będzie rozkrajać, a pani Małgosia będzie kroiła nam chleb. Już ten pierwszy rozszedł się w mgnieniu oka na naszym planie. Pani Cecylio, proszę nam rozkroić tę szynkę, pokazać, jak ona wygląda w środku, ale też może weźmiemy mikrofon, poproszę mikrofon, opowiedzieć nam, ile czasu musimy ją peklować, bo to jest długa robota. No, 2 tygodnie musi leżeć w pętli i później się jej wymyję, sznuruję i wędzi. Ile wędzimy? No tak, około 10 godzin. Około? Tak. 10 tak, godzin? No, i parzyć. No i czekamy na tę szynkę. No dobrze, pani Cecylio, proszę rozkrajać. Jestem ciekawa, jak ona wygląda w środku. Zapytam jeszcze panią Małgosię. Pani Małgorzato. Może zmienimy mikrofon, weźmiemy inny mikrofon, może ten czerwony, tak. Pani Małgosiu, proszę mi powiedzieć, przepis na idealny chleb. No chleb na pewno musi być na roszczynie, tak? Tak jak dawniej się robiło. No musi wyrosnąć, tak? No i łupiesz najlepiej w takim piecu, gdzie się paliło jeszcze na hercie. Czy takie piece jeszcze w ogóle istnieją? Na polskich wsiach istnieją, rozumiem. Istnieją i są, tak? I to jest smak chleba, bo inaczej się dopieka. Ta skórka ma wtedy dlatego taki smak lepszy. Zdradzę naszym widzom taki sekret. To chyba widać było też w poprzednim wejściu, że tutaj pochłaniałam wzrokiem to jedzenie. Ten chleb ze smalcem to jest po prostu pierwsza klasa. Ciasto. I to też ciekawe. Tutaj jest duszonka, zobaczcie. Tutaj jest duszonka. U mnie na Podlasiu to się nazywa świeżonka, prawda? Ale to też w zależności od tego, jaki mamy region. Pani Małgorzata nam rozkraja chleb, a ja w takim razie zobaczę, nie wiem, czy kamera to właśnie może teraz pokazać, ale pokażmy trochę, no ta szynka wygląda idealnie, idealnie. Ja już widzę, że wszystkim ślinka cieknie, pani Cecylio. Czyli tak, 2 tygodnie peklujemy. I w zasadzie jaki jest przepis na to peklowanie, bo to jest ważne, właśnie ta marynata, tak? Dobrze. To trzeba zważyć dokładnie. Ile to waży ta noga? 8,80. Teraz już po... Weźmiemy mikrofon, poproszę, ty może mikrofon właśnie czerwony. Będziemy... Pani Cecylio. Tak. No mówię, że ta szynka waży 8,80. 8,80. Tak. To ile osób wykarmimy z tego? W zależności, jakie będą duże. Czy cała nasza załoga może liczyć na takie świetne śniadanie? Mam nadzieję, że jak będą takie mniejsze kanapeczki, to dla wszystkich starczy. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, ale jeszcze też na sam koniec powiem, że panie, poza tym, że pięknie wyglądają i też wspaniale gotują, to chyba widać, ja już to poczułam, to kultywują tradycje, podtrzymują tę tradycję, promują swój region, Nowa Wieś, Barkowice. Zachęcamy naszych widzów, tych, którzy wybierają się w okolice właśnie Sulejowa, do Barkowic, do Nowej Wsi. Spotkajmy się z naszymi paniami. Słucham? Mamy też agroturystykę.
Właśnie, agroturystyka. Tutaj piękna okolica. Myślę, że panie, jak tylko dostaną telefon, to na pewno ugoszczą, czym chata bogata. Oczywiście Aniu, Karolu, pozdrawiamy was serdecznie. Co tam u was słychać? Ja może mogę pokazywać. Proszę państwa, jesteśmy w miejscu, które obfituje w artystów. Ja myślę, że ta przyroda tutaj, tak, sportu. Dzisiaj w ogóle jest. 15 dzień czerwca, dzień wycinanki, jak ustaliliśmy przecież. Przed chwilą mówiliśmy o wycinankach, także inspirowanych tutejszym folklorem, a teraz o malarstwie. Jest z nami artysta naprawdę wysokiej klasy, pan Józef Panfil ze Smardzewic. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry, który przyniósł obrazy i pokazujemy od razu to takie malarstwo realistyczne, ale bardzo piękne, impresjonistyczne, oddające piękno świata, który pan na co dzień ogląda. Czy Smardzewice, tutaj okolice Sulejowa, są dobrą inspiracją dla artysty? Oczywiście. Moje Smardzewice, w których jestem zakochany i w których mieszkam od zawsze, no, to są świetnym źródłem inspiracji i wiele motywów pochodzi stamtąd. Właściwie to połowa, można powiedzieć, pejzaży to są widoki ze Smardzewic, widoki z okna pracowni malowane przez wiele lat w różnych porach roku, w różnych porach dnia. Często powtarzam i studiuję ten sam motyw, bo to jest wyzwanie dla malarza. Pan uprawia takie malarstwo klasyczne, po prostu oddaje pan piękno świata. Czy nie wydaje się panu, że jest pan przez to nieco niemodny? No zdecydowanie. Na tle sztuki współczesnej to no absolutnie, nie wiem jak to określić, ale można nazwać mnie mamutem. Ale właśnie, tak, ale właśnie takich mamutów nam trzeba, bo my, ludzie szukają piękna i pan po prostu oddaje piękno świata. Ja zadałam to pytanie tak prowokacyjnie, bo wydaje mi się, że ta awangarda i ten taki dekonstrukcja chce wypchnąć ludzi o takiej wrażliwości z takiego obiegu sztuki. Widzimy teraz, nasi widzowie widzą pracownię, w której pan tworzy. Piękne kameralne wnętrze, farby, no to miejsce artysty prawdziwego i to, co się tam tworzy, też jest nasączone taką wrażliwością. Możliwością pana i harmonią i pięknem. Nie wiem, jak to zrobić, Karol, żeby równorzędnie traktować się, żeby traktowano takie malarstwo równorzędnie z tym takim. Ja wam coś taką powiem. Awangardą, jest, taką dekonstrukcją. Jak każda dziedzina sztuki, jest coś takiego, co się nazywa kunszt. Na pewno kunsztem nie jest ta sztuka współczesna, gdzie jest kropka, dwa kije i już to artysta chciał nie wiadomo co wyrazić. Natomiast chociażby to, co jest w twoim szkicowniku, szanowni państwo, to jest kunszt. Tak, oddać świat. I tak, dopiero jakim jest. Od tego można zaczynać bawić się jakby tym malarstwem. Natomiast trzeba posiadać, drodzy państwo, oko, umiejętność oddania tego, jak wygląda ptak w locie, sobie, jak wygląda drzewo. Tam sobie rączką po prostu robić te artystyczne wyrażania. I zresztą te kadry, wyrażania, które tutaj widzimy w szkicowniku, to są, ja to nazywam oswajanie motywu, czyli zanim powstaje obraz, to robię wiele takich szkiców i w kierunku zakomponowania obrazu, żeby mieć jakiś punkt wyjścia, ponieważ nie maluję w sposób taki nieprzemyślany, tylko dużą wagę przywiązuje do kompozycji, bo ona jest w malarstwie bardzo istotna. Klasyczna, piękna sztuka. Gdzie pan miał wystawę? Tak, jeszcze chciałem na temat tej sztuki współczesnej, bo i o tym kunszcie. Jak kiedyś zarzucono wielkiemu malarzowi Schanzenbachowi, że no, na tle sztuki współczesnej, będąc kolorystą, no, to taki jednak zapóźniony i ktoś powiedział mu, no kto to teraz tak maluje? A on powiedział, ten, kto potrafi. To jest prawda. Może pan podać mi te dwa malutkie obrazki, bo chcę państwu pokazać. Wydaje się, że to są po prostu czerwone plamy na zielonym tle, prawda? Tak by nowoczesne malarstwo mogło wyglądać. Ale wiemy, że to są maki na zielonej łące. Oddane w sposób niezwykle taki lekki, ulotny i bardzo, bardzo piękny. Podobny właśnie ten obrazek. Jeszcze chciałabym wrócić do terenu, w którym pan tworzy, bo ludzie często wyjeżdżają daleko gdzieś szukać właśnie inspiracji. Pan też miał taki okres w swoim życiu. Gdzie to było? No oczywiście i nadal to robię, ponieważ podróżuję i to są takie podróże malarskie i obrazy, które tam powstają, są takim pamiętnikiem. Gdzie to było? Na przykład w Grecji, w Toskanii, w Hiszpanii, we Francji, no w krajach południowych. No tak, tam inne słońce. Jest inne słońce. Ja pierwszy raz
bo ja zawsze byłem przywiązany do polskiego pejzażu i pierwsze moje obrazy były bardzo stonowane i nokturnowe, bo no u nas... Gdzie ten nokturn? Tam mamy nokturn, proszę Państwa, tak. Na tej sztaludze, czyli księżyc nad drogą, kawałek drzewa, las. I jak pojechałem kiedyś na Cyklady, na Santorini, pierwszy raz zetknąłem się z takim ostrym światłem, takim, gdzie jest biel, błękit i to zupełnie inny świat. I co wtedy u ciebie tam się zrodziło? No, zafascynowało mnie to i później ponawiałem takie podróże, ale wracając do Polski, z kolei delektowałem się naszym rodzimym krajobrazem i kolorami, tak? I tym zupełnie innym światem. I to jest takie, te dwie rzeczy się uzupełniają. Józef Panfil to artysta, który stworzył sobie własną Arkadię tutaj w Smardzewicach, skąd pan pochodzi. Ale wiem, że ma pan również duży wpływ na całą społeczność i dba o to, żeby historia Smardzewic i ciekawostki z nimi związane, no, były odpowiednio wyeksponowane. Przynajmniej tak mówił ksiądz proboszcz. No tak, ja jestem przykładem takiego patrioty lokalnego i zawsze dbałem o to, żeby o Smardzewicach mówiono i w sytuacji, kiedy miałem okazję brać w jakiś udział, na przykład w Nowym Jorku, w takich aukcjach charytatywnych prowadzonych przez Wiesława Ochmana, to często dawałem takie motywy ze Smardzewic, żeby ktoś, widząc te obrazy, pytał, a co to jest, gdzie są te Smardzewice? I w ten sposób te Smardzewice próbowałem promować. No, i bardzo dobrze. Ja wczoraj dzięki właśnie panu Józefowi dowiedziałam się, że Smardzewice ściśle związane są z moją patronką, ze świętą Anną. No tak, okazuje się, proszę Państwa, że tam w 1620 roku miało miejsce cudowne objawienie świętej Anny i stąd i studnia, i źródełko, i uzdrowienia. O tym jutro opowiem Państwu w osobnym felietonie. Ja mam wrażenie, że dzisiaj jestem taki objawiony przez Anny. Zwłaszcza Bolesława Krzywoustego. A jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, tak, o klasztorze, to że tam mieszkałem i często chodziłem do tego kościoła w dzieciństwie, jak w którymś z wywiadów powiedziałem, że nie słuchałem może nabożeństwa i kazania, a raczej się wpatrywałem w te piękne barokowe ołtarze. I mi się wydaje, że obcowanie z tym wnętrzem spowodowało, że zostałem artystą. Tak, to jest prawda. Czy się nasyci dziecko jakimi obrazami? Ja widzę u ciebie taki ogromny spokój, wiesz? Taki stoicyzm, który z ciebie... Spokój? Ja jestem klasycznym nerwusem. Tak? No, tak. Jak się denerwuję, to... Nerw. Ja jestem teraz bardzo stresowany. Ale jeszcze na koniec, poczekajcie, bo my mówimy tutaj Smardzewice, ale prace pana Józefa są pokazywane w wielkich muzeach. Gdzie była ostatnia wystawa? No, ostatnia wystawa była w Muzeum Sztuki w Łodzi, no w takim miejscu, gdzie raczej, no muszę to ze smutkiem przyznać, tego rodzaju malarstwa się nie wpuszcza, jeżeli tak można powiedzieć. Czyli takiego pięknego, klasycznego się nie wpuszcza do muzeum. Łódź, to jest muzeum związane ze Strzemińskim, Kobro, a tam jest no taka tradycja i w ogóle łódzka. I to, że ja skończyłem łódzką ASP, a maluję tak jak maluję, to wszystkich to bardzo dziwi, że jak się taki facet uchował, gdzie no, ale podobno, tradycja... No tak, ale podobno na wernisażu były tłumy. No tak, no bo to też o tym można powiedzieć, że to są taka, jeżeli chodzi o sztukę, jest taka dwutorowość. Jest oficjalny nurt, są artyści namaszczeni, których się mówi, krytycy i tak dalej, i którzy nieraz nie są w ogóle oglądani, a w przypadku, no to miałem dużą satysfakcję, bo było na kilkaset osób na wernisażu, no to jest naprawdę bardzo miłe i wyraz uznania. I zachwyt widowni i potem chęć posiadania takich pięknych dzieł jak te chociażby, ale jest ich bardzo wiele i motywy są bardzo różne. Tak, jak pani zresztą, przepraszam, zauważyła, tak. że tutaj jakieś tam plamy widać, bo ja maluję w sposób oczywiście, można powiedzieć, przedstawiający, ale no, na pewno stosuję jakąś taką syntezę, uproszczenie, że często jest to prawie abstrakcyjny obraz. Tak. A jednak wiemy, co na nim jest, prawda?
prawda? No, jednak wiem, że są to maki się, no, na zielonej łące. Na tym polega malarstwo, to nie jest oddanie, przynajmniej moim zdaniem, bez, takie dosłowne, tylko tam musi być plama, kolor, światło i to buduje rzeczywistość. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z malarstwem Józefa Panfila ze Smardzewic, ale obywatela artystycznego świata. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. A teraz, kochani, no, koło gospodyń wiejskich już czeka. Kolejne trzecie koło, dzisiaj. To nie znaczy, że będzie jeszcze potem piąte koło uwozu, więc zobaczcie Państwo, co tam się pichci, co tam się szykuje. Oj, mniamniuśnie, mniamniuśnie. Każda kobieta lubi wyglądać pięknie. Koło gospodyń wiejskich Dobrzelów o tym bardzo dobrze wie. Poza tym, że panie pięknie, smacznie gotują, to też pięknie wyglądają i dbają o każdy szczegół w tym swoim wyglądzie. Zdobywają też tytuły, wygrywają też wybiegi mody, konkursy modowe. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć, dziewczyny. Dzień dobry. Pięknie, pięknie wyglądacie. Pani jest szefową tego koła. Zapytam, od ilu lat prowadzicie swoją działalność i tak pięknie wyglądacie. Jesteśmy kołem z wieloletnią tradycją. Nasze mamy i babcie działały w kołach, a my oficjalnie działamy od 2 lat. I te piękne geny, domyślam się, zostały przekazane z pokolenia na pokolenie. Geny też do poczucia estetyki. Słuchajcie, szanowni państwo, widzimy tutaj piękną stylizację modową, która nawiązuje do tego regionu, która nawiązuje właśnie do koła gospodyń wiejskich. To pani zaprojektowała tę stylizację i to pani stylizacja, to pani projekt wygrał konkurs modowy. Tak, dokładnie, to mój autorski projekt. Głównym zadaniem konkursu, w którym wzięliśmy udział, było właśnie stworzenie stroju dla młodej gospodyni. Połączyliśmy tutaj modę folkową z nowoczesnością, postawiłyśmy na jeans. Uważamy, że jeans jest ponadczasowy, pasuje zarówno kobietom młodszym, jak i starszym. Jest przede wszystkim wygodny. To na pewno, ale powiedzmy też o tym haśle, które towarzyszyło temu konkursowi. Piękna modna gospodyni. Pięknym życie czyni. Modna gospodyni, pięknym życie czyni, drodzy państwo. Jak ty się czujesz w tej stylizacji, proszę powiedz? Bardzo wyjątkowo. Jest to, tak jak Kasia powiedziała, nasz autorski, jej autorski projekt. Dlatego tym bardziej jesteśmy bardzo dumne, że nasze koło zostało tak docenione i wyróżnione dzięki temu cudownemu strojowi. To jest świetne połączenie. Ja jestem fanką mody, uwielbiam. No oczywiście tych ciuchów w szafie nigdy za wiele. Wiadomo, jesteśmy kobietami i tam jest podobnie. Lubimy trochę tak nawiązywać, łączyć różne style. A tutaj mamy spodnie z wysokim stanem, prawda? No, fajna kurtka pasująca, torebka. Wszystko jest takie dopasowane. Opaska. Właśnie, opaska. Te opaski są w ostatnich czasach też bardzo modne. Ale co ciekawe, ja uważam, że zawsze but na obcasie się sprawdzi. Trzeba mieć w każdej sytuacji przygotowany w samochodzie, w bagażniku. Ty masz fajne zielone szpilki pasujące do twojej stylizacji. Idealnie się skomponowały z całością. Ile osób wzięło udział w tym konkursie modowym? Proszę powiedzcie, czy był stres? Jakie to były emocje? Tak, stresu było co niemiara, bo generalnie były cztery etapy eliminacji. W każdym mogło wziąć udział 40 kół. Do finału przeszło, z każdej eliminacji przeszło po 10 kół, czyli w finale było nas znowu 40 i z tej 40 został wybrany jeden. Więc... No nie pozostaje mi nic innego, jak tylko pogratulować. Z tym kołem oczywiście my się jeszcze spotkamy na naszej antenie. Zostańcie z nami, dziewczyny. Ja myślę, że już za niedługo zorganizujemy jakiś pokaz modowy na naszej antenie i będziecie na pewno na tym pokazie zaproszone. Oddajemy głos do Ani i Karola. Tak, odbieramy głos oczywiście z przyjemnością. Ilonko, dziękujemy za tę miłą rozmowę. Ten rejon obfituje w różne atrakcje, również w związku z tym, że Zalew Sulejowski, również w ryby, więc wędkarze mają co robić. Jest z nami jeden z nich. I taka ryba. Taka ryba. Taka ryba. I tak można zrobić karpika. Jacek Łanowski jest z nami, wędkarz. Tak, proszę państwa, pan Jacek Łanowski to wędkarz, który chyba dzisiaj jeszcze rano był na rybach, tak? Tak, w nocy. I co, biorą? Tak, trafia się ryba. A co, pan, co tutaj się najlepiej łowi? No, co się najlepiej... Mikrofon, proszę wziąć mikrofon, przepraszamy. To jest pan Jacek, jeszcze raz powiemy. Wróć. Jacek Łanowski, wędkarz, taka który ryba. Dzisiaj rano jeszcze był na rybach. Co się tutaj łowi?
próbujemy złapać różną rybę oczywiście, ale przeważa jest sandacz z drapieżników, jest sum. Zazdroszczę. Jest sum, trafia się okoń, którego jest mało teraz. No i rzadkość, a było wcześniej dużo szczupaka, który jest teraz rzadkością. A dlaczego? Co się stało szczupakowi? Sandacz go zjadł. Nie, po prostu presja duża, jeśli chodzi o wędkarstwo, duża presja. Wędkarzy? Oczywiście, po prostu można powiedzieć, że go zjedliśmy. O. Niestety. Ale sandacz przetrwał? Tak, jest sandacz bardziej jest sprytny? Dominuje po prostu. Tak. Przychodzi taki moment, który... Po prostu sandacz niżej pływa, nie? Głębiej. Tak. Sandacz lubi głębokości niżej. Ale widziałam zdjęcie, na którym pokazywał mi pan swoją zdobycz. To był naprawdę taki sandacz. Ile on miał? Tak pokazuje, że taki, no ale on miał określoną wagę i wielkość. Trafiłem kilka fajnych okazów. Wie pani co, nie ma czym się chwalić. No jak, ale tak mniej więcej, ile kilogramów? Tak. Trafiłem największego sandacza 90 centymetrów. Tak, 89 dokładnie. To byś, Karol, dał sobie z nim radę. Oj, gotowałbyś zupę rybną. Ja uwielbiam w ogóle sandacze. Śmietanie? Państwo, to jest jedna z najlepszych ryb słodkowodnych. Suche mięso, ale doskonałe. Jeżeli ktoś potrafi je przyrządzić, to polecam serdecznie. I nie te sandacze, które są w marketach, tylko takie naprawdę złowione przez takiego wędkarza jak ty. Oczywiście, zgadzam się z panem, prawda? Że tak bardzo smaczna ryba. A o której godzinie należy wybrać się na ryby? Czy tak rzeczywiście wczesny poranek, 4 rano, to jest dobra pora dla wędkarza? Ja myślę, że każda pora jest dobra, żeby wybrać się na ryby. Ale kiedy biorą? Nie ma reguły po prostu. Myślę, że można się zdziwić, że potrafiłem ryby, które spodziewałem się, że będę łapał je rano, zostając troszeczkę dłużej, nagle się okazało, że ten sandacz potrafił brać w południe. Także nie ma reguły, że pani będzie łapać o tej i o tej godzinie. Można powiedzieć, że one potem przychodzą regularnie w to samo miejsce, tak jakby przychodziły na stołówkę. No tak, bo trzeba je czymś zanęcić. Znaczy nie, sandacza się nie nęci, bo to jest drapieżnik. Tak. Karpia możemy nęcić. Ja niestety nie mam szacunku do karpia, bo zawsze ją nazywam, może tak brutalnie to zabrzmi, ale to jest hodowlana taka świnka. Aha. Tak, karmimy, po prostu sprowadzamy go, on się da kupić, wprowadzi się w to samo miejsce. Kiedyś przestałem wędkować przez karpie. Dlaczego? Bo w pewnym momencie zacząłem je łapać i nauczyłem się dobrze ich łapać. I po stoczonej walce puszczałem je. Po stoczonej walce z tym karpiem trafiłem go po 2 tygodniach jeszcze raz. I zobaczyłem, jak on wygląda, poobijany o te korzenie. I wtedy zrozumiałem, że po prostu to jest bez sensu to łapanie. Odpuściłem sobie wtedy wędkarstwo, zrezygnowałem, bo on walczył o życie, a ja tylko się dobrze bawiłem, no niestety. Teraz dlatego zmieniłem troszeczkę podejście. Jeśli rybę nieraz złapę, po prostu ją zjem. I to jest słuszne. Ja wielokrotnie z wędkarzami, jak robiłem jakieś przepisy u siebie na swoim kanale, to wyobraź sobie, najgorzej było wejść w ten wędkarski, że tak powiem, świat. Dlatego, że zawsze mi wytykali, a to wiesz, nie jest ten sezon, skąd masz tego szczupaka i w ogóle gogle. I tak mi, wiesz, tam próbowali dokuczać. I ja do końca nie rozumiałem, po co na przykład dla sportu łowić, wypuszczać. No tak, Tak, oczywiście. No tak. I to tak jak pan powiedział, że potem taka wypuszczona ryba już nigdy nie jest w pełni sprawna, prawda? Oczywiście, ona po prostu walczy z życiem, my sobie nie zdajemy sprawy, tak trzeba uderzał w korzenie, próbował zerwać tą żyłkę. To jest naturalne, tak myślę, że... Słuchaj, jeżeli złowisz dzisiaj sandacza, to proszę cię, przywieź go do nas, a ja jutro go pięknie dla państwa przyrządzę. Pokażemy go. Także się umawiamy? Umawiamy tak, się? Tak, oczywiście. Dobra, ale jeszcze na koniec. Nie przenieść tego sandacza. Także teraz już puszczamy go na łowisko, zapraszamy, ale jeszcze sekundę, bo pan w poszukiwaniu dobrych ryb i dobrych łowisk podróżuje po świecie, prawda? Gdzie są takie najbardziej chwytliwe te kurorty, że tak powiem, wędkarskie? Wędkowałem, wie pani co, pojechałem za subem do Hiszpanii, na Rio Ebro. To jest, wiadomo, rzeka Ebro i to jest Alew, piękne miejsce. Spędziłem tam miesiąc czasu. Za tym jednym sumem. Tak, za złapałem, ale powiem krótko, że na naszym zalewie sulejowskim zapadły większe sumy. Także czasami człowiek ma nadzieję, że złapie, tak, a z tego nie znaczy, zgadza się. Po prostu
U nas są potężne ryby w naszym zalewie. Oczywiście, jeśli się ktoś nastawia, chce złapać, to myślę, że powinien złapać. A jest jeszcze jedno łowisko, to jest to jezioro Wapiennikowskie, tak? Wapiennicze, tak, oczywiście. Tak. To obok, niedaleko, prześliczne miejsce w ogóle. Oczywiście, tak. Pewnie, że tak. Byłam. Też są ryby. Też są ryby, łapiemy też ryby. Dobra, to już kończymy, proszę Państwa, o rybach moglibyśmy godzinami. Pan Jacek Łanowski był naszym gościem i czekamy na te ryby, dobrze? U nas jesteśmy słowni, jak Karol obieca, to tak będzie, skoro pan obiecał, tak musi być. Bardzo dziękujemy, a teraz koło gospodyń wiejskich czeka znowu na spotkanie z naszymi drogimi widzami. Dzień dobry, witamy Państwa ponownie koło gospodyń wiejskich do Brzelów. No tutaj panie nam upiększyły jeszcze bardziej to dzisiejsze nasze spotkanie z widzami. Pani Urszulo, pani dba tak organizacyjnie, można powiedzieć, administracyjnie o to koło. Gdzie się pojawiacie, gdzie się promujecie, na jakich eventach? Jutro jesteśmy w Wieluniu na Festiwalu Mleka, bierzemy udział w konkursie. Także proszę trzymać do nas kciuki, bo konkurencja jest niesamowicie duża. Co to będą za konkurencje? Mleczne, smaki z dzieciństwa, chłodnik, wow. Tak, przystawka serowa. Także jest wyzwanie. Oj tak, tak. Tak, kolejne przed nami dożynki. Będziemy wystawiać, brać udział w dożynkach wojewódzkich i gminnych. A dalej, no zobaczymy, co tam bardzo jeszcze. Pracowity okres się szykuje panią, ale ja jeszcze muszę wrócić, no już się zakochałam w tej stylizacji, dzwonię do swojej stylistki za chwilę, żeby spróbowała jakoś tutaj z panią współpracę zawiązać. Zapytam jeszcze raz o tę stylizację, dlatego, że już panie mi zdradziły w naszej przerwie, że organizowałyście również swój pokaz modowy. No nie ma nudy u was. Nie ma nudy. Tak. Nie ma nudy. W majówkę organizowałyśmy taki nasz konkurs właśnie mody. Każda gospodyni mogła wcielić się w rolę modelki i zaprezentować się na naszym wybiegu. Także było fajnie. Ale ja tutaj też muszę zaapelować. Można być modelką, nie ważąc 45 kilo, prawda? Ja myślę, że dzisiaj w modzie są też fajne takie kształty kobiece. O, pozdrawiamy panią, która właśnie przyszła. Ja myślę, że pani chce zapytać o tę stylizację. Po prostu. To niech pani nam zdradzi, czy kiedy widziała pani też inne piękne kobiety w innych strojach, można od siebie czerpiać. Chyba nie było takiej babskiej zazdrości, tak mam, mam nadzieję. Nie, zazdrości absolutnie. Konkurencja była naprawdę tak bardzo wysoka, że w momencie, kiedy zajechałam na etap eliminacyjny, od razu pisałam do dziewczyn, że po prostu jesteśmy tak kobiety. Kreatywnymi kobietami tak w tych kołach gospodyń, że po prostu każda stylizacja miała w sobie coś wyjątkowego, coś innego. I coś niepowtarzalnego, że mam nadzieję, że taki konkurs będzie częściej, będzie realizowany co roku, będzie coroczna edycja. Bo to jest naprawdę super doświadczenie i przeżycie czegoś nowego, tak? Także koło gospodyń to nie tylko pyszne jedzenie, ale łamanie stereotypów, że możemy więcej. Uwielbiam łamanie stereotypów. My też. To zapytam panią, dlaczego właściwie funkcjonowanie takich stowarzyszeń, kół jest dzisiaj ważne? To jest takie przenoszenie historii, która kiedyś była, do tego, co jest teraz. Co pani daje to koło i to działalność? Tak, właśnie. Działamy tutaj lokalnie, w naszej społeczności lokalnej, w Dobrzelowie, ale również no, działamy przede wszystkim też dla siebie i dla społeczności naszej w Dobrzelowie. A jeszcze kiedy widzę, że jesteście takie uśmiechnięte i radosne, to cieszę się bardzo, że ta działalność daje wam tyle radości. My przenosimy się teraz do naszego studia. Karol i Ania cały czas są gotowi. Pozdrawiamy, szybciutko pozdrawiamy. Pozdrawiamy całe nasze koło, całe nasze wszystkie nasze rodziny i cały nasz Dobrzelów. Dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo Aniu, dziękuję. Karolu, dajemy wam głos. Tak, dzień dobry raz jeszcze. Witamy państwa, tych, którzy dołączyli do nas. Teraz tyle się dzieje i smaki, i zapachy, i pasje, ryba, i sztuka, i sport. Sztuka, i w to wszystko. A życiem, teraz po prostu życiem. A teraz dzień Karola. Stwierdziliśmy, że sporo tak. Dzisiaj gości o imieniu Karol, pięknym, królewskim imieniu. I kolejny, prezes IPN, Karol Nawrocki. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, pan redaktora. Witam państwa. Proszę państwa, IPN kojarzy się najczęściej z tymi tragicznymi momentami w naszej historii. Ze śmiercią, z wywózkami, z dramatem.
ale przecież pamięć narodu to także życie i to życie od tej najpiękniejszej strony, a że życie to miłość, to może o miłości porozmawiamy, panie prezesie. No, z całą pewnością bez miłości i wzajemnej, międzyludzkiej, ale też miłości do ojczyzny. Ciężko myśleć i o przeszłości, ale też o przyszłości. Przecież to nas spotkało dzisiaj w Sulejowie. Miłość do Polski, troska o Polskę. Instytut Pamięci Narodowej rzeczywiście jest od tego, aby pamiętać głównie o ofiarach dwóch reżimów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, ale poszukujemy w historii także wielu inspiracji kulturalnych, inspiracji w nowych technologiach, inspiracji technologicznych, w pięknej polskiej, tragicznej często historii, w życiorysach polskich bohaterów. Wszystkich państwa, panią redaktor, pana redaktora, wszystkich, którzy nas oglądają, chciałem zaprosić na piękny spektakl Przez ściany i to właśnie o miłości, jak pani redaktor wspomniała, bo to o miłości, która narodziła się w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej pomiędzy państwem śmiechowskimi skazanymi przez komunistów na wysokie wyroki więzienia. Ci państwo w muzeum właśnie zakochali się w sobie, żyli ze sobą ponad 50 lat, mają dzisiaj wspaniałego syna, który wspiera naszą inicjatywę, więc miłość w tych tragicznych czasach. Co za historia, co za historia. Zobacz, miłość w czasach zarazy, ta słynna książka, a my tutaj też mamy swoją, nie wiem, czy nie bardziej jeszcze wyrazistą, prawda? A jak to w ogóle, jak do tego doszło? Jak oni, za co byli skazani przede wszystkim? I jak się zakochali? No i jak się udało ten happy end jednak doczekać do happy endu? Zakochali się, tak jak mówiłem, w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej. Mogli tylko komunikować się ze sobą przez ścianę i tak brzmi tytuł tej sztuki. Komunikowali się przez ścianę za pomocą alfabetu Morsa. Co ciekawe, pani Wiesława była, reprezentowała, moglibyśmy powiedzieć, światopogląd czy grupy lewicowe bardziej, czyli była to patriotyczna wrażliwość, bo też takich patriotów mieliśmy z Polskiej Partii Socjalistycznej, nie tylko komunistów, lewicowców, którzy Polskę zdradzali. Natomiast pan Śmiechowski reprezentował podziemie narodowe, więc o tej historii jest jeszcze bardziej wybrzmiewa. No i rzeczywiście wszystko skończyło się piękną miłością i pięknym owocem tej miłości, którą jest syn. Gdzie można oglądać spektakl i kiedy? Spektakl można oglądać w muzeum przy ulicy Rakowieckiej, więc sama sceneria dodaje jeszcze możliwości odbioru. On jest bardzo wzruszający. Tak, koniecznie. Przed nami 40 spektakli. Nie podam państwu dat i pani redaktor, natomiast zapraszam na stronę Biura Wydarzeń Kulturalnych Instytutu Pamięci Narodowej. No, Karol, a teraz uważaj, ja tutaj postukam. I co teraz powiedziałem? Od tych zdolności niestety nie mam. Gdzieś alfabet Morsa mi powiedziałem uciekł. Do Ani, ale... kocham cię. A, dziękuję. A to wiecie, jestem świadkiem wyznania miłości. Publicznie. Ale słuchajcie, to są chyba takie czasy, że trzeba się tego alfabetu Morsa uczyć. Tak. Powinien wrócić na nowo do szkół, bo być może się przyda nie w tak dramatycznych okolicznościach, jak te, o których mówiliśmy wcześniej, ale dobrze umieć się komunikować na różne sposoby. Karolu, opowiedz mi, bo mnie to nurtuje i nie wiem, i pewnie sporo widzów też nie wie. Instytut Pamięci Narodowej powstał z jakiejś tam przyczyny i jak dalece cofacie się w przeszłość, czyli odkąd mniej więcej badacie tę naszą historię do współczesności? To jest wszystko zarysowane w naszej ustawie. To jest rok 1917, a więc naszym zasięgiem prac naukowych, edukacyjnych i wszelkich innych ogarniamy całą przestrzeń właściwie odradzającej się II Rzeczpospolitej, polską niepodległość aż do roku 89-90, więc Instytut Pamięci Narodowej. Też możecie państwo tego nie wiedzieć, to jest 2,5 tysiąca pracowników w całym kraju. Jesteśmy we wszystkich miastach wojewódzkich i mamy także... A wszędzie jesteście, tak? Mamy także delegatury i to jest specyficzna instytucja. Nie ma drugiej takiej instytucji na świecie, to znaczy z podziwem patrzy na nas nie tylko Europa Środkowa, Zachodnia, ale także Stany Zjednoczone, bo to poza kontentem naukowym, poza 93 kilometrami dokumentów, które mamy zgromadzone, więc wyobraźcie sobie 93 kilometry, jeśli postawilibyśmy je jedną teczkę obok drugiej. Tak. Ale to też przez 100 prokuratorów, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i wielu edukatorów. Słuchajcie, tak wytrzebiony nasz kraj, nasza ojczyzna z dokumentów historycznych, z pamiątek, z budynków, no i udało się zgromadzić aż tyle. To jest wielka praca wasza i zasługa. My jesteśmy też w rejonie, który był bardzo zaangażowany w czasie II wojny światowej w działania partyzanckie. Tutaj w lasach podobno wciąż jeszcze są takie tunele, takie kanały, w których się chowali partyzanci. Więc ten rodzaj jakby działań,
takich patriotycznych na wsi też chyba obejmujecie swoim badaniem, prawda? Czyli wieś, folklor, no i to wszystko, co się wiąże z takim rozumieniem prostym miłości do ojczyzny. No oczywiście polskie podziemie, to nawet jak mówił Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka o żołnierzach podziemia antykomunistycznego, my jesteśmy z miast i wiosek polskich. Tak. Naturalnie ten polski patriotyzm także tutaj na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego to walka z komunistami po roku 45, konspiracyjne Wojsko Polskie, wiele innych grup. Rzeczywiście Polska w regionach jest mocna wspomnieniem historycznym o swoich bohaterach. To jest bardzo ważne. My w swojej aktywności jesteśmy właściwie w całej Polsce, w Żurawicy na Podkarpaciu, w Bondyżu na Zamojszczyźnie. Dziś jesteśmy w Sulejowie, ale jesteśmy też w wielkich miastach w Polsce i na całym świecie. Także bądźmy dumni, proszę państwa, z Instytutu Pamięci Narodowej. Bo... I dbajmy o tą instytucję naprawdę. Przekonałeś mnie, powiem ci szczerze, i chyba państwa też nasz gość przekonał do tego, że Instytut Pamięci Narodowej jest nam po prostu potrzebny. Jest niezbędny, bo te narody, tracąc pamięć, tracą życie i to jest prawda, to nie tylko banał i powtarzana od czasu do czasu maksyma. A tak jeszcze kończąc naszą rozmowę, żeby jakby wytłumaczyć obecność pana prezesa wśród tych wycinanek, pomyślałam sobie, że to byłby dobry taki język umowny morsowy, na przykład przekazywano by sobie wycinanki, a w nich ukryte komunikaty takie, dowódcy do swoich oddziałów mogliby na przykład wycinanki robić i niby idzie jakaś taka wycinanka, jak to się nazywa, rózga czy coś, a w tej rózdze ukryty komunikat, gdzie się spotykamy, kiedy działa, a tak, tam była rózga wcześniej. To widać, że głęboko w genetyce pani... Państwo, powiem wam, że prawda? Z panią jest coraz lepiej. Tylko coraz lepiej. Tylko nie wiem, czym o tym możemy to ja muszę coś przypomnieć, proszę. Drodzy państwo, Polacy są przecież twórcami bardzo sprawnej sztuki szyfrogramowej. Pułkownik Jan Kowalewski, wojna polsko-bolszewicka roku 20. Tak. Później Marian Rejewski, więc widzę, że gdzieś głęboko historia odbija się także w pani redaktor. Muszę zbadać swoje korzenie dokładnie. Tutaj mamy alfabet Morsa, tutaj mamy wycinanki i rozkazy właśnie w nich ukrywane. Wszystko może się przydać. Bardzo dziękujemy panie prezesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za wizytę w naszym cudownym, leśnym studio w Sulejowie. I ciekawe, czy jeszcze jakiś Karol pojawi się dzisiaj w programie. Widzimy się, proszę państwa, o 13, czyli mamy teraz kilka godzin przerwy. Żeby złapać jakiegoś Karola. Tak, albo ale taką rybę. Przed nami piękny, upalny dzień, także myślę, że wybierzemy się też nad zalew. Można pokąpać się troszkę, można poszukać ochłody, ale przede wszystkim ciekawych treści w naszych programach. Bądźcie z nami. O, jest to, jest nieopalne.